absolutnie nieakceptowalne. Prezydent interweniuje, Polacy zatrzymywani na Białorusi. Prezydent interweniuje w OBWE. Sytuacja, z którą się spotykamy na Białorusi, jest absolutnie nieakceptowalna, oświadczył rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Jak przekazał, Andrzej Duda poprosił sekretarz generalną OBWE Helgę Schmid i to wniesienie na agendę sprawy Polaków zatrzymywanych na Białorusi. W tej sprawie prezydent spotkał się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefami służb specjalnych. Podczas briefingu przed Pałacem Prezydenckim Spychalski poinformował, że prezydent Andrzej Duda jest w kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim i szefem MSZ Zbigniewem Rauem, a także z polską placówką dyplomatyczną i konsularną. Sytuacja jest bardzo trudna. Sytuacja, z którą się spotykamy na Białorusi, jest absolutnie nieakceptowalna, oświadczył. Pan prezydent dosłownie przed kilkudziesięcioma minutami rozmawiał z sekretarz generalną OBWE panią Helgą Schmid i poprosił ją o to, żeby ta sprawa została jak najszybciej wniesiona na agendę OBWE, przekazał Spychalski. Pan prezydent oczywiście przedstawił nasze stanowisko, sytuację mniejszości polskiej na Białorusi. Precyzyjnie poinformował także, jaka jest sytuacja mniejszości białoruskiej w Polsce, która jest oczywiście bardzo dobra, dodał minister. Poinformował także o apelu do prezydencji szwedzkiej, aby wsparła ten temat. Spychalski dodał, że Andrzej Duda będzie o tej sprawie rozmawiał także z prezydentem Estonii. Jak tłumaczył, kraj ten jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ, stąd ta rozmowa i prośba, ażeby za pośrednictwem Estonii ta sprawa została także wniesiona na posiedzenie RB ONZ. Narada z szefami służb specjalnych o godzina 16. Pan prezydent w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego spotka się z szefami służb specjalnych. Będzie ta sprawa także jeszcze wnikliwie omówiona i przedstawiona przez szefów tych służb, zapowiadał Spychalski. Dodał, że prezydent Duda zaprosił do Pałacu Prezydenckiego i do takiego spotkania dojdzie w najbliższych kilku dniach szefów Związku Białorusinów w Polsce. Jak przekazał, spotkanie ma na celu pokazanie przede wszystkim, jak te rozmowy i te relacje mogą być zbudowane na dobrych fundamentach. Zapewnił jednocześnie, że Kancelaria Prezydenta będzie informować na bieżąco o wszelkich inicjatywach podejmowanych przez głowę państwa w tej sprawie. Zapowiedział ponadto, że w czwartek na fasadzie Pałacu Prezydenckiego zostanie wyświetlona specjalna iluminacja wspierającą Polaków mieszkających na Białorusi.